Dzisiaj kończymy ten cykl naszych rozważań dotyczących Wielkiego Babilonu, w którym Biblia wyraźnie pokazuje, że już zaczęliśmy żyć. Ja bym jedną rzecz chciał wyjaśnić na początku. W internecie była taka kwestia, którą wydaje mi się, że powinienem wyjaśnić, ponieważ to i tak znajdzie się gdzieś w internecie, więc ktoś, kto miał ten problem, to sobie posłucha. Mianowicie padł taki, może zarzut to za dużo, ale takie stwierdzenie, że powinniśmy jednak dążyć do tego, aby wiedzieć, czym jest ten Babilon, ponieważ tylko wtedy będziemy wiedzieli, skąd mamy wyjść jako ludzie wierzący. Otóż tak nie jest do końca. Dzisiejszy czas, który mamy, będzie służył, aby to lepiej zrozumieć. Powiem tylko, że najważniejsze jest to, aby wierzący ludzie żyli blisko Boga, a wtedy będą słyszeli Jego głos. I nie jest ważne, czy Babilon będzie jakimś systemem polityczno-gospodarczo-społecznym, czy będzie konkretnym miastem pod imieniem Babilon, czy będzie to jakiś związek państw, czy będzie to, jak niektórzy chcą, Kościół katolicki. Aczkolwiek nie ma takich jednoznacznych dowodów na to. Próbując ustalić to, możemy się fantastycznie pokłócić i do niczego nie dojdziemy. Dlatego, że każdy będzie miał argumenty. Natomiast żyjąc blisko Boga, jako lud Boży, nigdy nie pokłócimy się, bo Duch Święty się z sobą nie kłóci. Natomiast będziemy mieli bliskość naszego Boga i On zawsze będzie mógł do nas mówić i powiedzieć w odpowiednim momencie: to już nie jest miejsce dla Ciebie. Chcę Wam też powiedzieć, że to ma głębszy wymiar, ponieważ my często kojarzymy Babilon z jakąś religijną organizacją. Otóż może nastąpić taki czas, że ktoś z nas będzie rzeczywiście w jakimś kościele i Bóg powie: to już nie jest miejsce dla Ciebie. Pomijmy szczegóły w tym momencie i trzeba będzie wyjść z tego miejsca. Ale może się tak zdarzyć, że będziemy pracownikami jakiegoś urzędu państwowego, samorządowego i Bóg powie: to już nie jest miejsce dla Ciebie. To, co musisz wprowadzać w życie, jest absolutnie niezgodne z objawionym przeze mnie słowem. Wyjdź z tego miejsca. Jak myślicie, co będzie boleśniejsze? Wydaje mi się, że trudniej będzie opuścić ten urząd niż Kościół. Ale może też inaczej spójrzmy na to. Możemy trafić na przykład w jakimś momencie swojego życia na pracodawcę, który ni stąd, ni zowąd zacznie w jakiś przedziwny sposób uwydatniać swoją przynależność do Antychrysta. A to można w przeróżny sposób zrobić. Niekoniecznie zmuszając pracownika do przyjęcia swoich wartości, ale na przykład cały zakład obstawiając różnymi figurkami, obrazkami, które są jednoznaczne. I może tak być, że Bóg powie w jakimś momencie: to już nie jest miejsce dla Ciebie. Ja już skończyłem mówić do tego człowieka. Wyjdź stamtąd. Jestem przekonany, że wyjście z jakiegoś kościoła nie stanowi problemu. Ale wyjście polegające na tym, że zostawiam swoją pracę, swoją karierę zawodową, to jest prawdziwy problem. I często ludzie nie biorą pod uwagę, że,
że właśnie to może być bardzo, bardzo trudne w ich życiu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj na początek naszych rozważań przeczytali sobie jeden rozdział Księgi Objawienia, 13, jeżeli ktoś ma otwartą Biblię, to strona 1343, jeżeli łatwiej mu będzie znaleźć. Wszystko, co na tej stronie znajdziemy i wcześniej, prowadzi nas do pewnego wersetu, który oj wzbudza tak wiele podniecenia, tak wiele kontrowersji, tak wiele wyobraźni ludzkiej. A przyjrzyjmy się, jak to w Biblii jest opisane. 13 rozdział. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisany w księdze żywota baranka, który został zabity. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli ktoś jest przeznaczony do niewoli, pójdzie do niewoli. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich i mówiło jak smok. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego 666. Nasze rozważanie dzisiejsze nie mają na celu komentarzu Księgi Objawienia, bo musielibyśmy zacząć od początku. Nasze dzisiejsze rozważania mają taki podtytuł Duchowa prewencja. Czyli żyjemy w czasach Wielkiego Babilonu,
pauza, duchowa prewencja. A więc chodzi nam o to, jak się zabezpieczyć. Jak nie ulec temu wszystkiemu, co w niedługim czasie nastąpi, czy się komuś to podoba, czy nie. Wiele znaków na niebie, na ziemi, mówiąc kolokwialnie, wskazuje na to, że te czasy już nadeszły. A w jakim tempie się rozwinie sytuacja, to może być zaskakujące, co powiem, ale Bóg wydał któregoś dnia wyrok na Niniwę. Jeżeli ktoś zna tę historię, to wie, że ten wyrok oznaczał śmierć, zniszczenie. Ale Bóg posłał pewnego człowieka, Jonasza. No, to był bardzo ciekawy człowiek. Jonasz był wyraźnie niezadowolony z decyzji Pana Boga. Dlatego, że według jego oceny Niniwa zasługiwała na śmierć i koniec. Ale Pan Bóg mówi, idź do Niniwy i głoś im, że jeśli się nie nawrócą, to zginą. W głowie Jonasza zrodziła się myśl, akurat. Nie ma mowy. No i znamy jego przygody, zostawmy te nasze rozważania, ale w końcu ląduje w Niniwie. I on tam nie ląduje w Niniwie jako człowiek zadowolony, wysłany przez Boga, jako prorok, który ma przynieść pewną nadzieję. On tam ląduje jako wkurzony człowiek. No nikt nie byłby zadowolony, gdyby w końcu wylądował w brzuchu ryby. Ja nie wiem, jak mu tam było, ale podejrzewam, że co się nawąchał, to jego. Co się nasłuchał, to jego. Ile się wstydu musiał najeść przed Panem Bogiem, bo wszystkie jego plany legły w gruzach. No i wylądował w końcu w tej Niniwie i co, z miłością głosił im tam? Nie, on był tak wściekły na nich, że oni, nie wiem, czy nie ze strachu nawet, naprawdę się ponawracali. I widzimy go na końcu, jak dalej jest niezadowolony z tego, bo tym razem się nie stało tak, jak przewidywał. Nawrócili się. Bóg nawet z wkurzonego proroka potrafi wykorzystać, aby ludzi uratować. Więc myślę sobie, że chociaż nic nie zatrzyma sądu, to jednak jest tak, i Biblia o tym wyraźnie mówi w jednym miejscu, że sąd może być odsunięty w czasie. Ale i tak nastąpi. Co ten fragment nam mówi? Jeżeli uważnie go słuchaliśmy, to on pokazuje straszną sytuację, która w jakimś momencie zaistnieje na świecie. Zwierzę, które wychodzi z morza. Morze w Księdze Objawienia jest niczym innym, jak po prostu zbiorowiskiem ludów. To jest ludzkość, to są ludzie. I spośród tych ludzi wychodzi coś, co Biblia nazywa zwierzęciem. Wychodzi człowiek, który jest jak zwierzę. Jest dziki, nieujarzmiony, wrogi. Ale nie znajduje się tam przypadkowo. I później ta cała historia się rozwija. On już jest nawet osądzony. Już nawet widzimy, że apokaliptyczne zwierzęta, które opisuje 13 rozdział, są nawet dotknięte w śmiertelny sposób mieczem. W tym przypadku miecz również nie jest prawdziwym mieczem, ale jest mieczem Słowa Bożego. Skąd to wiemy? No wiemy to z Księgi Objawienia, gdzie jest mowa o tym, że miecz wychodzi z ust Pana Jezusa. Miecz Słowa Bożego. Pan Jezus już sąd wydał. To, co się dzieje, to jest pewien teatr, a na zapleczu teatru już wszystko jest uporządkowane. Niemniej ludzie zaczynają cierpieć. I ludzie zaczynają być też zauroczeni tym wszystkim, co się dzieje. Jest powiedziane, że
że mieszkańcy ziemi będą dawali się zwodzić, będą widzieli cuda. Mieszkańcy ziemi będą gotowi do tego, żeby wykonywać wolę tych apokaliptycznych potworów. I dojdzie do sytuacji, najprawdopodobniej dlatego, że jednak nie wszyscy, mimo wszystko, nie wszyscy będą poddani temu, co się dzieje na świecie, że te warunki życia zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Tylko ten, kto ma na prawej dłoni lub na czole odpowiednie oznakowanie, czy to będzie jakiś numer, czy chip, to już nie ma znaczenia, ten będzie mógł brać udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym. Inaczej nie będzie istniał, nie będzie go. Tak jak człowiek bez dowodu. I cóż się okaże? Okaże się, że sposób życia na ziemi na krótki czas zmieni się w sposób radykalny. Radykalny. Rzecz w tym, żebyśmy my, ludzie wierzący, świadomi tego, co przyjdzie, świadomi tego, co nastąpi, odpowiednio się przygotowywali. Wbrew niektórym nie mówię, żeby robić zapasów konserw, żeby sobie kupować pole, na którym można coś tam swojego posadzić czy posiać. To nic nie da, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli mówimy o prewencji, to mówimy o duchowej prewencji. Mówimy o duchowym przygotowaniu. Swego czasu byłem zafascynowany historią człowieka, który zewangelizował Chiny. I to był człowiek, który jako młody chłopak został zachęcony przez Boga, aby przygotować się do tej niezwykłej misji. Hudson Taylor się nazywał. I postanowił taką rzecz uczynić. Był pracownikiem u pewnego lekarza, aptekarza w zasadzie. Nie pytać o pensję, nie liczyć na nikogo w żadnej sprawie i całkowicie nauczyć się polegać na Bogu. Bo jak napisał, tam gdzie będę, tam mi nikt nie pomoże. Tam tylko Bóg może mi pomóc. Ja nie będę tej historii całej przytaczał, ale tak się nauczył żyć. I kiedy był w Chinach, to był człowiekiem, który zaznał mnóstwa cudów. Ale dla niego nie były to do końca cuda, bo on się tak nauczył żyć. On się nauczył żyć z Bogiem, którego nie widział, tak jakby go widział. I dlatego Bóg go wspierał i dlatego on nieustannie odbierał to wsparcie Boże. I to jest to, do czego powinniśmy dążyć. Powinniśmy dążyć do sytuacji, w której nauczymy się żyć bez wielu rzeczy, które dzisiaj są dostępne bez najmniejszego problemu. Nauczyliśmy się żyć posiadając konta bankowe, nauczyliśmy się żyć korzystając z kart płatniczych, nauczyliśmy się żyć korzystając z kredytów, nauczyliśmy się żyć wiedząc, że w każdej chwili możemy wejść do sklepu i zakupić potrzebny towar. Nauczyliśmy się żyć w taki sposób, że rzeczy, które kupujemy, mają krótki żywot. Nauczyliśmy się mnóstwa rzeczy, mnóstwa. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ulegliśmy tej popkulturze i kiedy patrzymy na siebie, to bardzo szybko rozpoznajemy ludzi, którzy się, jak to mówi się ładnie, modnie się ubierają. Ulegliśmy tej popkulturze. Nie chcę, żebyście odebrali z mojej strony, że to jest jakiś zarzut. Ja chcę tylko uświadomić nam wszystkim,
że nauczyliśmy się żyć w tym świecie często w sposób, który ten świat propaguje. I gdybyśmy nagle w jednym momencie mieli przestać tak żyć, to większość z nas, i bądźmy uczciwi wobec siebie, większość, zdecydowana większość z nas nie byłaby do tego zdolna. Poszlibyśmy na pewien duchowy kompromis, tłumacząc sobie w różny sposób, no cóż tam, mogę tam publicznie powiedzieć, że to, co się dzieje, to mi odpowiada, a w domu się będę modlił do mojego Pana. Co Biblia mówi na ten temat, o to już musicie sami znaleźć, ale mogę tylko powiedzieć, że Pan Jezus nie akceptuje takiej postawy. Kiedyś taki eksperyment przeprowadzono, jest bardzo nieładny, ale był przeprowadzony. Otóż do garnka włożono żabę i zaczęto podgrzewać tę wodę. I żaba się ugotowała. I drugi eksperyment polegał na tym, że do wrzącej wody wrzucono żabę, natychmiast wyskoczyła. Coś nam to mówi? Wiecie, świat powolutku nas podgrzewa. I my to akceptujemy. Bardzo wielu ludzi potrafi zaakceptować różnego rodzaju rzeczy, które gdyby nagle wszystkie zostały zapodane, to wybuchłby wielki bunt. Nie wiem, czy ktoś zna tę historię, ale kiedy w 1938 roku podpisano z Hitlerem porozumienie, oddając Hitlerowi Czechosłowację, to do Anglii wrócił ówczesny premier Chamberlain, przyniósł dokument, pochwalił się, mówi, tu jest pokój. A późniejszy premier Churchill powiedział, nie będziecie mieli ani pokoju, ani honoru. Ani pokoju, ani honoru. Kolejne oddawanie części swojej wolności w zamian za tak zwany pokój jest niezwykłym sposobem działania świata. Wiecie, kto jeszcze nie tak dawno akceptowałby to, że w zasadzie człowiek jest na patelni. Biorą do ręki dokument i wszystko o tobie wiedzą. A jakby chcieli ci powiedzieć, co naprawdę o tobie wiedzą, to byś się przestraszył naprawdę. Wszystko wiedzą. Wszystko. Pamiętam, jak kiedyś jeden z moich znajomych opowiadał, że był w Izraelu, przekroczył prędkość gdzieś, policja go zatrzymała. Mówi, no proszę pana, jechał pan 100 kilometrów wcześniej z taką prędkością, później z taką. I teraz pan przekroczył prędkość już naprawdę sporo. Co pan chce, żeby cały świat się dowiedział, że turysta zginął w Izraelu? A on się pyta, ale jak? Przecież żadnych radarów nie ma, nic. Policjant się uśmiechnął i skończyła się rozmowa. Nie było mandatu, co jest ciekawe. Nawet nie wiem, jak jesteśmy śledzeni. Wiecie, jak byłem młodym człowiekiem, to było bezpieczniej w naszym mieście. Dzisiaj jest tu mnóstwo kamer. Wcale nie jest bezpieczniej. Jesteśmy śledzeni zawsze i wszędzie. Ktoś może powiedzieć, ja jestem chrześcijaninem, nie kradnę, nie kłamię. A niech sobie tam fotografują, ile chcą. Jest w tym oczywiście pewna myśl, bo tak sobie myślę, że człowiek, który tak przygląda się tym paru takim, którzy nie kradną, nie biją, no w końcu zacznie się zastanawiać tamten strażnik, co to za jedni. Ale przecież nie o to nam chodzi, prawda? Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że jesteśmy pod nieustanną kontrolą. A wszystko po to, żeby wybrać najlepszy moment i powiedzieć dość tej wolności.
dość tej wolności. Ten fragment mówi, że w tych wszystkich warunkach okaże się wytrwanie i wiara świętych. Więc nie jest tak, jak część komentatorów Biblii chce, że już nie będzie wtedy Kościoła na ziemi. Będzie. Jeszcze będzie. On odejdzie razem z Duchem Świętym, to prawda, ale tak do końca Biblia nie mówi, w którym momencie to się stanie. Natomiast w tym, co tutaj się dzieje jeszcze, w tych, no przyznam, że dla mnie strasznych sytuacjach, które Biblia opisuje, oczywiście to są opisy, które są często alegoryczne, ale jak to miało być opisane kiedyś? Jak Jan miał to opisać? Jest napisane, że nadal święci będą żyli. I okaże się ich wytrwałość i okaże się ich prawdziwa wiara. Jak się do tego przygotować? Jak nie ulec w takich sytuacjach? Jak doprowadzić swoją wiarę do takiego stanu, kiedy być może, a nawet najprawdopodobniej na 100%, będę przechodził koło jakiejś wystawy, a moje dziecko powie: tatusiu, a ja bym chciał czy chciała cukierka. A ty będziesz mógł tylko powiedzieć: wiesz dziecko, ale my nie możemy kupować. No ale jak to nie możemy kupować? Wszyscy kupują. Wszyscy wokół nas kupują. Moja babcia kupuje. Sąsiedzi kupują, przecież widzę. Dlaczego mówisz, że my nie możemy kupować? Wiecie, to są najtrudniejsze testy. To są najtrudniejsze testy. Przypomina się, co Pan Jezus mówi: jeśli nie będziesz miał nienawiści, nie będę czytał dalej, z pamięci czytał. Wszyscy wiedzą, co tam jest. Ojca, matkę, dziecka nie ma, córki, syna i tak dalej. Nie będziesz mi godzien, nie jesteś mi godzien. To są prawdziwe próby, na które się trzeba przygotować. I wtedy się okaże, że wtedy można powiedzieć temu dziecku: ty wiesz, że my jesteśmy chrześcijanami, wiesz, że należymy do Jezusa. No tak, tatusiu, wiem. I dlatego, że należymy do Jezusa, to nie możemy kupować cukierków. A wtedy dobrze wychowane dziecko, przygotowane do tego, powie: tatusiu, ja nigdy w życiu nie chcę cukierków jeść. Bo ja wolę Pana Jezusa niż cukierki. Ale żeby tak się stało, trzeba się do tego przygotować. I nie można powiedzieć, że to będzie tam kiedyś, że to nie wiadomo kiedy. A tak a propos, skoro możemy się do tego przygotować, to czemu tego nie robimy teraz? Czemu już dzisiaj tak nie żyjemy? A kto powiedział, że jutro się to nie stanie? Naprawdę wszystko jest przygotowane. Każdy z nas ma swój numer. Nie wiem, czy wiecie o tym. Każdy z nas ma swój numer. W każdej chwili można konta bankowe zamknąć. Nie tak dawno, kilkanaście lat temu zrobiono to w Argentynie. Zamknięto banki. Koniec. To był eksperyment. Dzisiaj już o tym się mówi głośno. To był eksperyment. Nie brakowało pieniędzy. I wiecie, dlaczego eksperyment się nie udał? No bo Argentyńczycy wpadli na genialny pomysł. Każde miasto, każdy powiat, jakbyśmy powiedzieli, swoją własną walutę wydały. Ludzie swoim sumptem wydali własne waluty. I bardzo szybko ten organizm gospodarczy zaczął funkcjonować. No i szybko otworzyły się banki. Ale wiecie, już nad tą luką ktoś pracuje. Jak nie dopuścić do tego? Następnym razem już tak szybko nie pójdzie. No chyba, że się to zdarzy w Polsce. Wiecie, ja pomimo wszystko wierzę w Polaków. Polacy to jest niezwykły naród. Jak nigdzie nie wyjdzie, to w Polsce wyjdzie. I dlatego tak sobie myślę, wiecie, że ci na Zachodzie, jak myślą Polska, to mają w tej chwili straszny problem.
Oni chyba spać nie mogą z powodu Polski. I nie wierzcie w to, że z powodu tej osoby w Częstochowie. Nie, nie o to, nie o nią chodzi. Z powodu narodu, który, jak to swego czasu Lenin powiedział, zabijać Polaków, zabijać. Wszystkich zabijać, bo oni mają gen wolności. Nie da się ich przerobić. I dobrze. Ale spoczywa na nas wielka odpowiedzialność. Dlatego, że my, mając, jeśli to jest prawda, że mamy ten gen wolności, to odpowiadamy o wiele bardziej za siebie i za swój stan, niż być może inne narody, którym tego nie dano. Jeżeli jest tak, jak tutaj słyszeliśmy, że pewne osoby, pewni ludzie są zapisane w Księdze Żywota od początku świata, a pewne nie. Nie wiem, czy tam jest dużo Polaków zapisanych, ale jest mowa o tym, że Bóg pewne rzeczy z góry zaplanował, z góry założył. No to jak się zabezpieczyć? Zwróćmy uwagę na parę fragmentów biblijnych, o których chcę dzisiaj powiedzieć, przypomnieć właściwie, bo je znamy. Najpierw Mateusz, rozdział 4, wersety to 8 do 11. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwały. I rzekł mu, to wszystko ci dam, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Oto, można powiedzieć, klucz do sukcesu duchowego. Zderzają się dwie rzeczywistości. Z jednej strony ta ziemska, światowa. Jest propozycja, jak to mówią, z tych nie do odrzucenia. Wszystko jest twoje. Któregoś dnia, mogę sobie to tak wyobrazić, stanę przed urzędnikiem i on mi powie, wszystko jest pana. Tylko gdzie wszczepiane? W prawą dłoń czy w czoło? Bez tego nic pan nie będzie miał. Ja nawet nie wiem, czy pan przeżyje bez tego. Jezus mógł być w oczach szatana. Mógł być królem wszystkiego od razu. Pod jednym warunkiem, że to on będzie prawdziwym władcą tego świata, a Jezus będzie mu służył. A wtedy diabeł mu pozwoli głosić Ewangelię, gdzie będzie chciał, bo i tak na końcu on przyjdzie, wiecie, ale to wszystko dla mnie. Jezus powiedział słowa, które są kluczem do sukcesu duchowego każdego człowieka. Idź precz, diable. Musimy mieć świadomość, że wtedy, kiedy mamy do czynienia z kusicielem, z grzechem, z propozycją, która śmierdzi smołą, piekłem, jak to woli, to jest tylko jeden zwrot na ustach i w sercu. Idź precz. Nie ma kompromisu, nie ma dyskusji, nie ma próby porozumienia. Jeden z naszych byłych prezydentów wielokrotnie się chwalił, że on by nawet z diabłem robił układy, żeby Polska mogła się rozwijać. Na szczęście już nie jest prezydentem. Nie ma żadnego kompromisu z diabłem. Nie ma żadnego kompromisu z grzechem. Nie ma. Kiedy taka propozycja przychodzi do mnie, to jedyne, co mogę powiedzieć, to idź precz. Wszystko, co nie jest zgodne z wolą Bożą, musi być traktowane jako precz. Przyjaciel Jezusa przyszedł do Niego, Piotr, i mówi, nie mów takich rzeczy, że pójdziesz na krzyż. Nie mów takich rzeczy. Nic się złego nie stanie. Możemy tam dopisać sobie spokojnie, przecież my chcemy, żebyś był z nami, żebyś nam długo służył, żeby wielu ludzi mogło usłyszeć, co mówisz. A co mu Jezus powiedział? Idź precz, szatanie.
Idź precz, w dosłownym tłumaczeniu idź precz przeciwniku, bo szatan to przeciwnik. Wszystko, albo każdy, kto jest przeciwnikiem woli Bożej, musi być potraktowany zwrotem idź precz. Idź precz. Im ja potrzebuję uzasadnienia, przede wszystkim, ale tym uzasadnieniem mogę się pochwalić i powiedzieć: Panu Bogu memu służę. I tylko Jemu. I tylko Jemu. Jeżeli mnie w jakimś momencie nie stać na to, żeby użyć takiego zwrotu, jeżeli przychodzi jakikolwiek moment w kontakcie z najbliższymi, w kontakcie z pracodawcą, w kontakcie z urzędnikiem, w kontakcie z ludźmi wierzącymi, którzy idą w niewłaściwym kierunku. Trzeba to też dobrze zrozumieć, bo to, że ktoś ma odrębne zdanie w komentowaniu jakiegoś fragmentu Biblii, to nie jest mój przeciwnik. Ale jeśli ktoś uznaje się za mojego brata w Chrystusie, a oddaje cześć nie Bogu, a nie wiadomo tam komu, niech każdy sobie dopisze, co chce, no to przepraszam, to my nie mamy ze sobą nic wspólnego. Nic wspólnego. Podkreślam, nic wspólnego. A co mówi, co zwykle mówią tacy ludzie? A szukajmy tego, co nas łączy. A ja mówię, nie. Popatrzmy na to, co nas dzieli. Popatrzmy na to, co nas dzieli, bo to jest najważniejsze. To, co nas łączy, to jest sprawa wtórna. Ja nie muszę z nikim ustalać, co nas łączy, jeżeli on jest Ducha Świętego. Ale jeżeli nas coś dzieli, to widać od razu. I to nie jest Ducha Świętego. Idź precz. Idź precz. To jest jedyny zwrot, jakiego musimy się nauczyć w stosunku do propozycji, które nie są zgodne z Bożym Słowem. Idź precz. Jeżeli to nie jest mój sposób myślenia, jeżeli to nie jest mój sposób życia, mój sposób bycia, to nigdy tak nie powiem. Żeby tak było, to muszę być człowiekiem przekonanym o tym, że służę tylko mojemu Bogu i tylko mojemu Bogu oddaję cześć i chwałę. I na tym koniec. Nie ma kompromisu, nie ma porozumienia. Nie mogę wziąć do ręki Koranu, nie mogę go całować. Nie mogę wziąć do ręki Koranu i powiedzieć, że to jest Słowo Boże. Bo to jest nieprawda, to jest kłamstwo, to jest oszustwo. Bo w tym Koranie pisze, że ja całujący ten Koran, a nie będący muzułmaninem, powinienem być zabity. Ale w imię pokoju z sąsiadem, który wyznaje islam, próbuje zawrzeć kompromis. Nie ma kompromisu i nie będzie kompromisu. Nie ma kompromisu z grzechem. Nie ma kompromisu ze złem. Nie ma kompromisu z kłamstwem. Nie ma kompromisu z diabłem. Nie ma i nie będzie. Biblia nie daje żadnych złudzeń w tej kwestii. Może ktoś powiedzieć, no taka bezwzględna jest ta Biblia. O nie. Biblia dba i troszczy się o moje życie wieczne. Dlatego jest taka bezwzględna. Biblia chce, żebym był w wieczności. Bóg, kiedy podyktował słowo swoje, to zadbał o to, żebyśmy dowiedzieli się, jak się dostać do nieba. I jeżeli nie stosujemy tych zasad, to się tam nie dostaniemy. Ktoś powie, hola, hola, zbawienie z łaski. No jasne, że jest z łaski. Z łaski możesz dostać bilet na pociąg do Gdańska, ale twoją rzeczą jest, że jedziesz do Lublina. Zbawienie jest z łaski, to prawda. Ale sposób sprawowania tego zbawienia zależy ode mnie. Dlatego, że jestem człowiekiem, który ma umiejętności decydowania o swoim życiu, o swoim losie. Bóg dał mi takie umiejętności. Czytaliśmy z 13 rozdziału Księgi Objawienia. Okaże się wtedy, jaka jest wiara, jaka jest wytrwałość świętych. Wtedy się okaże.
wtedy, kiedy wszystko jest dobrze, wtedy, kiedy jest miło, wtedy, kiedy jesteśmy w małżeństwie i jest sielanka, nie ma problemu żadnego. Ale kiedy dojdzie do jakiegoś konfliktu, no jak to w życiu ludzi, coś się może zdarzyć, wtedy się okaże, kto kim jest. I paradoksalnie może się okazać, że ten konflikt, który rodził się, skończył się w tym momencie, kiedy się urodził. Dlatego, że jedno i drugie, i mąż, i żona, są tego samego ducha, należą do tego samego Pana, nie mają powodu, żeby się zderzyć. Wtedy, kiedy ciało decyduje, wtedy dochodzi do zderzenia, bo spotykają się dwa egoizmy. Czy służymy swojemu Bogu, czy służymy swojemu ciału? To nie jest to samo. W czasach, kiedy naprawdę otacza nas już mrok Babilonu, to ma znaczenie. Kiedyś człowiek mógł wybrać się gdzieś głęboko w las, nawet założyć osadę i żyć tam dziesiątki lat i nikt o mnie by nic nie wiedział. Ale to się już skończyło, już nie ma czegoś takiego. Już nie ma takiej możliwości. Być może, żyjąc gdzieś na Antarktydzie, podobno tam są takie tereny, że można sobie mieszkać. Być może, żyjąc gdzieś na jakiejś pustyni, gdzie nikt nie odnalazł jakiejś oazy, a myśmy akurat odnaleźli, być może. Ale z drugiej strony, czy Bóg nam kazał uciekać? Nie. Bóg nam powiedział, Jezus się o to modlił. Nie zabieraj ich z tego świata. Oni nie są z tego świata, ale żyją na tym świecie. My jesteśmy tu potrzebni, bo jesteśmy jedyną światłością w mrokach tego świata. Jeśli nas zabraknie, to świat pogrąży się absolutnie w ciemności duchowej. I wtedy nikt z nas nie chciałby tutaj być. Mało tego, powiem wam, że nawet ci, którzy zostaną, nie będą chcieli tu być, bo będą wołać, niech skały na nas spadną, niech nas zabiją, a śmierci nie będzie. Trudno mi sobie wyobrazić, co oni będą przeżywali. Nawet nie chcę się nad tym zastanawiać. 6 rozdział Ewangelii Mateusza od 24 wersetu. Nikt nie może dwom Panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, nie zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia? Czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Co tu komentować? Ten fragment, który wypowiada Jezus, prowadzi nas do takiej oto refleksji. Albo żyję z Bogiem i całkowicie na Nim polegam, albo muszę sam sobie zapewnić byt.
to nie jest to samo. Owszem, Bóg daje nam pracę, Bóg daje nam środki płatnicze. Niektórzy mówią, że to ludzie dają. Znam ludzi, którzy pracowali cały miesiąc i dostali wypłaty, więc jak ludzie dają, to czemu im nie dali? Bóg daje. Zawsze Bóg daje. Jeśli tak, to co my potrzebujemy? Czy my potrzebujemy środków płatniczych? A do czego są nam potrzebne? Chyba, że ktoś tapetuje w domu pieniędzmi, potrzebuje taką tapetę mieć. No to ewentualnie może pożyczyć sobie 100 zł i wydrukować na drukarce, ile potrzebuje, po to, żeby mieć ładną tapetę. Bo po co nam są potrzebne pieniądze? Po to, żeby nabyć pokarm, prawda? Czy Bóg potrzebuje pieniędzy, żeby dać nam pokarm? Żeby nabyć odzienie. Czy Bóg potrzebuje pieniędzy, żeby dać nam odzienie? Potrzebujemy schronienia, domu, mieszkania. Czy Bóg potrzebuje pieniędzy, żeby nam to dać? I tak dalej, i tak dalej. To nie jest zachęta do nic nie robienia. Bo wiecie, ci, którzy nic nie robią, przebywają w pewnych miejscach i można ich zobaczyć. Czy w naszym mieście, czy w wielu innych miastach. I jak się z nimi rozmawia, to oni tylko jedno zdanie znają. Nam się należy. Nieważne, że im się nic nie należy. Oni żyją w przekonaniu, że im się należy. Chrześcijanin żyje w przekonaniu, że Bóg się o niego troszczy. Nic mu się nie należy. Ale dobry ojciec się o niego troszczy. Czy wierzymy w to? Czy wtedy, kiedy warunki będą się pogarszały z roku na rok, będziemy nadal wierzyli w to, że Bóg się o nas troszczy? Prawdopodobnie jesteśmy ostatnim pokoleniem szeroko rozumianym, które zna taki handel, jaki dzisiaj widzimy. To znaczy taką obfitość towarów. Cały świat jest zadłużony na taką kwotę, która jest niewyobrażalna. Absolutnie niewyobrażalna. Jak to spłacić? Jest tylko jeden sposób na to, żeby to spłacić. Zacisnąć pasa. Mniej konsumować, więcej oddawać. A to oznacza, że z roku na rok gospodarka może już tylko kuleć. Może już tylko być w gorszym stanie. Bo w gospodarce nie ma cudów. Wiecie, gospodarka to jest ekonomia. Ekonomia to jest matematyka. W matematyce 2 plus 2 jest 4. Warunek w naszej wymiarze. Bo ja nie wiem, jak jest na przykład w 10 wymiarze, czy 2 plus 2 jest 4. Tego nie wiem. Czy potrafimy być przygotowani na takie życie? Tu się też okaże, co jest celem i sensem naszego życia. Czy celem i sensem naszego życia jest konsumowanie, czy przygotowywanie się na wieczność? Bo to są dwie różne rzeczy. My jesteśmy nauczeni konsumować, my nawet nie wiemy o tym. Zobaczcie teraz po tak zwanych świętach, jak wyglądają świetniki. Tam by można było z tego, co się znajdzie, zaopatrzyć wiele restauracji. To jest nie do pomyślenia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jak byłem małym dzieckiem, to nikt nie pozwolił sobie na wyrzucenie kawałka chleba nawet. Już nie mówię o kiełbasie, czy kiełbasę to widziałem raz na parę dobrych tygodni. Dzisiaj to nawet, wiecie, jak się psu da taką kiełbasę pod psutą, to nie ruszy, dlatego że kawałek dalej znajdzie świeżą. Jak długo tak można żyć jako społeczeństwo? Wyobraźmy to sobie. Nie zwracamy na to uwagi. Jak długo tak można żyć? Jak długo można Boga obrażać? Czy nie widzimy, że sąd tak przychodzi? Wcześniej czy później? Wiecie, sąd to po prostu sprawiedliwość. Nic innego. To sprawiedliwość.
Nauczyliśmy się tak żyć i nawet nie zastanawiamy się nad tym, że to jest niewłaściwe, że to jest nie tak. Nauczyliśmy się przy tym też Boga okradać, bo Bóg mówi, jest wiele fragmentów Bożego Słowa, a Jezus nie powiedział, że one są nieaktualne, które mówią o tym, że Izraelici powinni Bogu składać ofiary pieniężne. Apostoł Paweł mówi, pierwszego dnia tygodnia składajcie takie ofiary i przynoście je raz w miesiącu. Czyli on mówi niejednorazowo. Jest świadomy tego, że ci ludzie może mają problem, żeby odłożyć coś. I mówi niejednorazowo, raz w tygodniu. A wtedy z całego miesiąca będziecie mieli na koniec i będziecie mogli to przynieść. Nawet ludziom, którzy żyli w tak trudnych warunkach, którzy często byli naprawdę biedni, nie odpuścił. Bo tam nie ma żadnego zastrzeżenia. Ale tym, tamtym, owym, emerytom, rencistom i tak dalej, to tym się odpuszcza. Nie. My przy tym wszystkim mówimy, nie mamy, ale kiedy patrzymy do naszego śmietnika, mamy. Wystarczyłoby tylko to, co jest w śmietniku, zamienić na pieniądze i przynieść Bogu. Nic więcej. Mamy, ale nie mamy serca dla Boga. A ponieważ nie mamy serca dla Boga, to dbamy o to, żebyśmy żyli na odpowiednim poziomie. I nawet nam do głowy nie przyjdzie, że możemy ten poziom obniżyć. Ale przyjdzie czas, kiedy ten poziom i tak opadnie. A mało tego, jeszcze się znajdą ludzie, którzy powiedzą, no chodź pan tutaj, bo pan jeszcze nie masz tego na ręce i na czole. A jak pan nie będziesz miał, to od poniedziałku nie ma zakupów. Ludzie, do Biedronki nie będę mógł iść. Jeszcze niedawno w Biedronce nie można było płacić kartą. No, jedyny wolny sklep. Już teraz można. Mieszkam niedaleko Biedronki. Powiem wam, mam przegląd sytuacji. To jest coś nieprawdopodobnego. W sobotę, teraz w sobotę, to był tak zwany Sylwester. W Biedronce był Armagedon. To, co tam się działo, to jest nie do opisania. Ale słuchajcie, to jest tylko na niedzielę. Zawsze była niedziela. Nigdy nie było Armagedonu. O co chodzi? To jest tutaj, w naszych głowach. To jest tutaj, w naszych głowach. Jeżeli tu się nie zmieni, to nic się nie zmieni. My jesteśmy jak zaprogramowani, jak w Matrixie jakimś. Ktoś włączy odpowiedni program, no i wszyscy uważają, że jest Sylwester i trzeba 5 razy więcej zjeść, 10 razy więcej się napić. Nie wiadomo po co w ogóle. Już nie wspomnę, jak to było przed tak zwanymi świętami. Co się działo. Ale widzę teraz po świetnikach, co się działo. Pomyślmy, gdyby te wszystkie pieniądze, które są na świetnikach, przynieść do kościołów. Co by się działo? Mielibyśmy piękną kaplicę. Naprawdę. Czyli nie jest tak, że nie mamy pieniędzy. My po prostu nie mamy pieniędzy dla Boga. Dla siebie mamy, bo mamy potrzeby. Pytanie jest, kto tu jest Bogiem, a kto komu ma dawać? Bo ja czasami się gubię, wiecie? I jeszcze jedną rzecz chcę przeczytać. Mateusz 16, 24 do 25. Mam więcej takich ciekawostek, ale no już tam się czas kończy. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszę swej szkodę poniósł, albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Pamiętacie kuszenie Jezusa? Co Jezus powiedział? Nie. Idź precz.
ja służę mojemu Bogu i jemu oddaję cześć. A propozycja jaka była? Cały świat dostaniesz. Jezus tutaj mówi, choćby cały świat ktoś pozyskał, co mu to da? Jeżeli na swojej duszy poniesie, jeżeli poniesie szkodę na swojej duszy, co mu to da? Żeby się uchronić przed zwiedzeniem, przed oszustwem, żeby się uchronić przed sprowadzeniem na manowce, potrzebujemy jednej rzeczy. Naśladować Jezusa. Mamy dużo dzieci w zborze, ja się bardzo cieszę, ale dzięki temu, że mamy dużo dzieci, to ja się często uczę od nich. I o jednej rzeczy wam powiem, która mnie frapuje. Bardzo często w różnych, czy w klubie, czy w różnych zajęciach widzimy, jak dzieci uczą się poprzez naśladowanie. Zauważyliście? Uczą się, czy to w pieśniach, czy to jakieś figury pokazują, czy też pewne zachowania. Uczą się. Naśladują. Ale dlaczego naśladują? Dlatego, że widzą tego, kto uczy. Bo gdyby go nie widzieli, to by nie bardzo wiedziało, jak to zrobić. Jak tą rączkę podnieść, jak tą drugą rączkę podnieść, jak się obrócić, w którą stronę. Patrzą na nauczyciela i naśladują go. I to jest tajemnica życia chrześcijańskiego. Kiedy patrzymy na Chrystusa i naśladujemy Go. Jeżeli ktoś chodzi w góry, to no, powiedzmy, że my, tutejsi ludzie, niskopienni górale, znamy pewne zasady. Ale czasami jak idę w góry, to się zastanawiam, czy ja oszalałem, czy też ta pani, która w szpilkach idzie w góry. Nie zna zasad. Nie miała się od kogo nauczyć. Nie miała możliwości, żeby przyjrzeć się i naśladować. Podejrzewam, że następnym razem, kiedy pójdzie, jeśli w ogóle pójdzie, to już będzie miała inne buty i inny ubiór. Bo już się naoglądała, już widziała. Nie można być dobrym chrześcijaninem, nie naśladując Chrystusa. To jest niemożliwe. Jak Go możemy naśladować? Najprostszy sposób Jego naśladowania to jest słuchanie tego, co On mówi i wykonywanie swojego życia w sposób, który On zaleca jako właściwy. To jest najprostsze. Jeśli ta prosta rzecz nam wychodzi, to wkracza Duch Święty i prowadzi nas głębiej do pewnych rzeczy. I wtedy zaczynamy rozumieć coś, co w pierwszym momencie jest trudne do zrozumienia. To nie jest temat naszych rozważań, więc nie chcę w to wchodzić. Ale mając przed oczyma Słowo Jezusowe, możemy Go naśladować. Kiedy Go naśladujemy, to zaczynamy rozumieć, dlaczego On tak robił. Wtedy to zaczynamy rozumieć. Tak jak ta pani w tych szpilkach, jak ubierze normalne buty, to wtedy powie: o, teraz wiem, czemu te buty mają być takie. Ale wcześniej mogła tylko posłuchać lub nie. Jeśli naśladujemy Chrystusa, to zaczynamy rozumieć, dlaczego w pewnych sytuacjach tak, a nie inaczej postępował. Na przykład, jeśli Go będziemy naśladować wtedy, kiedy On oczyszczał świątynię, to będziemy rozumieć, dlaczego On to zrobił. A wiecie, co On zrobił. Ja nie chcę nikogo namawiać, żeby wszyscy tu powiązali sobie odpowiednie biczyki i tłukli się, bo to nie w tym rzecz w ogóle. Ale jeżeli będziemy zdeterminowani, żeby Kościół był święty, to zrozumiemy, że się inaczej nie da. Bo inaczej zamieni się w targowisko. Każdy przyniesie coś swojego. No i nie wiadomo będzie właściwie, w którą stronę powinniśmy pójść. Jeden powie: mam objawienie. Gdzie? Nad Biblią. Drugi powie: mam objawienie pod Biblią. Trzeci: obok Biblii. A czwarty mówi: on ma objawienie, ponieważ ma nowe posłanie. A wszystko to w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią. To co ja robię wtedy?
wiąże sobie na biczu węzełki i robię porządek. Dlatego, że mam naśladować Chrystusa. Dzisiaj, kiedy słyszę się wypowiedzi różnych hierarchów, różnych kościołów, żeby było jasne, to czasami wiecie, co przychodzi na myśl? Gdzie jest ten bicz? Nic innego. Gdzie jest ten bicz? A jeśli nikt nic nie zrobi, to z tego miejsca będą płynęły coraz gorsze rzeczy. Coraz głupsze wyzwania. Coraz głupsze informacje. A wielu ludzi będzie w to wierzyło. Wielu ludzi powie, tak, tak trzeba, bo będzie pokój. Tak trzeba, bo musimy być jedno. Tak trzeba, bo musimy jakoś ze sobą żyć. Tak trzeba, no bo ja chcę do kościoła, przepraszam, do sklepu. No nie, niektórzy jak do kościoła. Nie? Jak dzisiaj widzimy, stąd będziemy przejeżdżać, są różne denominacje typu Tesco, Auchan, Leroy Merlin. Mnóstwo wyznawców. Nie wiem, czy tam jakieś składki są też pobierane od tych ludzi, ale chyba tak, bo jak płacą przy kasie, to i zysk zbierają im też. Nie róbmy tego, nie uczmy się tego. Propozycja padła, żeby w niedzielnie handlować, słuchajcie, w całej Polsce jest płacz i zgrzytanie zębów. Bo w niedzielę nie będzie można pójść do sklepu. No co ja zrobię z rodziną? Będę musiał z nimi pójść na spacer, no rwać włosy z głowy. No co ja na spacerze zrobię z tymi ludźmi? Przecież ja nie wiem, kto to jest. No niby moje dziecko, a ja z nimi nigdy nie rozmawiałem. Zobaczcie, jak jesteśmy zaprogramowani. My po prostu nie myślimy często. My często nie myślimy. Dajemy się oszukiwać. I któregoś dnia ludzie tak śledzą oszukać, że uznają, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą. I jak ktoś powie, słuchajcie, ale Bóg mówi, że tak, powiedzą wariat. Wariat. Wariatów izolować. Izolować. Nie będą nam tutaj burzyli porządku. To nic, że to prowadzi do katastrofy. Jeśli chcemy się ustrzec oszustwa w naszym życiu, to jedyną drogą jest naśladowanie Chrystusa. I umiejętność powiedzenia nie. Idź precz. Idź precz. A żeby to powiedzieć, to musimy mieć powód, żeby to powiedzieć. A jedynym powodem, żeby to powiedzieć, jest życie dla mojego Boga. I służenie tylko mojemu Bogu. I wtedy mogę powiedzieć, wiesz, ja mówię nie. Ale wszyscy mówią tak, ale ja mówię nie. Jak ty tak możesz? Bo służę mojemu Bogu. To jest ciężki argument, to jest ciężka artyleria. Mogą cię za to zabić, albo mogą upaść na kolana i powiedzieć, no szukałem takiego człowieka, który chociaż jeden wierzy w Boga. Już myślałem, że sam jestem wariatem. Nie dajmy się oszukać. Nie mam złudzeń co do tego, że moje słowa kogokolwiek przekonały, bo to nie jest moja rola. To Duch Święty przekonuje. Ale mam nadzieję, że przynajmniej ktoś się z nas zastanowi. Mam nadzieję, że komuś coś zazgrzytało między zębami. Sprawdźcie, czy coś powiedziałem, czego nie ma w Biblii. A jeśli powiedziałem to, co jest w Biblii, to zacznijmy zmieniać swoje życie. Zacznijmy je zmieniać. Bo jeśli tego nie zrobimy, to życie z nas zmieni, wiecie? Świat nas zmieni. A wtedy już będzie za późno. Wtedy już może się okazać, że jestem w podziwie, patrząc na zwierzę wychodzące z morza. I powiem, wow, jakie ono rzeczy mówi. Jakie ono piękne. To jest to, na co czekałem całe życie. Tak, tak będzie. Dokładnie tak będzie. Pomódlmy się. Panie Boże Wszechmogący,
chcemy w Twoje ręce złożyć nasze życie. W Twoje ręce złożyć wszystkie nasze plany, wszystkie nasze oczekiwania, pragnienia. Wszystkie nasze słabości, Panie. Chcemy Ci wyznać, że być może sami z siebie nie potrafimy niczego dobrego w tej dziedzinie, o której mówiliśmy, zrobić. Ale potrzebujemy światła Twojego Ducha i mocy Twojego Ducha. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Panie, my naprawdę chcemy tylko Tobie służyć. My naprawdę chcemy tylko do Ciebie należeć. I my naprawdę chcemy mówić światu, grzechowi, diabłu, idź precz. Wzbudź w nas wiarę, która jest w stanie góry przenosić. Wzbudź w nas wiarę, która jest w stanie przyjąć każdy dar, który od Ciebie pochodzi. Bo my potrzebujemy przede wszystkim Ciebie, naszego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.